taka piękna sytuacja. Jak to człowiek w potrzebie, znajduje się w potrzebie i nagle znajdują się przyjaciele. I to przyjaciele, którzy mówią po polsku. Jestem wychowany. Czy ty jesteś jedynym Polakiem w Guaymas? Jedynym. Już jesteśmy w trójkę. Jedynym, znaczy był tu jakiś Krzysztof, ale nie zdążyłem się z nim skontaktować. Z Warszawy chłopak jakiś, nie wiem, on był Franciszkanów, do dentysty, szukał dentysty, a co się z nim stało później, nie wiem. No ja też nie wiem. O rany. Ja nawet nie wiem, kto w ogóle, kto ci dał znać. A tam, tak? Ja po prostu znaczy, jest straszną... Uribe. Aha. Rachidor Uribe zadzwonił do innego Rachidora, czyli radnego. Aha. O masz. To radny, mi się w wysokich strefach obracamy. Oni mnie znają, bo mnie znają w mieście, to nie ma problemu. Nie jestem nieznaną osobą. I tak od osoby do osoby przez kontakt i cię namierzyli. Klarizy do mnie i tak o. Jesteśmy razem. No i pięknie, a w ogóle zaczęło się od wielkiej awantury z lekarzem, który chciał go jej zapisać aspirynę po wypadku. Jakby ją bolało. A potem jeszcze ja dążyłam sobie, czy, znaczy awantura była nie dla Gaja, co o mnie, bo mnie tutaj według mnie za szybko chcieli wypisać, a ja w ogóle cały cerk. No i ja sobie spokojnie poradziłam językowo, nie potrzeba było wsparcia. Ale wsparcie się pojawiło i bardzo fajnie, bo zdaje się, że mi się teraz sporo spraw rozwiązało, między innymi z granicą, bo tutaj wszyscy się znają. I wiedzą, kogo o co pytać. Przyjaciele są zawsze ważni. A szczególnie tutaj. Ej, dobra. Asia ma kołnierz na tydzień i zakaz podróżowania, no więc siedzimy w Guaymas. I dobrze, niech tak będzie. Idziemy jutro puszczać latawiec. W kołnierzu ortopedycznym idziesz z nami? Nie słyszę. Idziesz z nami puszczać latawiec jutro? Patrzysz odpowiedzieć później. Zobaczymy, ja będę w kołnierzu puszczać. Myślę.